wodzie. Zupełnie jak... Jak to? Jak nart. A ty myślałem, że kto? Nieważne. Pewnie ci się wydawało, że już nic w życiu cię nie zaskoczy, co? Błąd! Witaj. Nie wiesz, jakim cudem udaje mi się chodzić po wodzie? No pewnie, że wiem. Jak widzisz, mam tu swoją pustelnię od niepamiętnych czasów i powiem ci, że to jest specyficzne jezioro. Na czym polega jego specyficzność? Poza tym, że można po nim chodzić. Na dnie jeziora spoczywa magiczny miecz. A ja jestem tym, który sprawuje nad nim pieczę. Miecza dosięgnąć może tylko ten, kto posiadł 5 cnót rycerskich. Z tymi moimi cnotami to może lepiej bym nie przesadzał. Wiem, kim jesteś, Wiedźminie. Dowiodłeś już, że potrafisz okazywać współczucie. Jesteś człowiekiem honorowym, o czym przekonało się wielu. Nie będąc zamożnym, potrafisz okazywać hojność. Na temat twojej waleczności krążą legendy. W swoim postępowaniu kierujesz się rozumem, co jest cechą ludzi mądrych. Dowiodłeś się, że 5 cnót rycerskich nie jest ci obcych. To znaczy, że mogę podnieść miecz? To broń dla mistrzów. Musisz pokazać, na co cię stać. Walka odbędzie się na środku jeziora. Czy jesteś gotów? Mogę zaczynać w każdej chwili. A zatem dobądź miecza. Dowiodłeś ponad wszelką wątpliwość, że jesteś godzien posiąść magiczny miecz. A oto i twój Arondajt. My się chyba znamy. Oczywiście, że się znamy. Pamiętasz? Pustelnik powiedział, że wie, kim jesteś. Pani Jeziora. Tak, to ja. Noś ten miecz i nigdy nie zapominaj, że zdobyłeś go udowadniając, iż jesteś prawym człowiekiem, któremu przyświeca dobro. Mam nadzieję, że tym razem go nie zgubisz. Po prostu świetnie.